Przed nami ostatnie spotkanie z Księgą Rut, czwarty rozdział, ostatni, króciutki rozdział. Otwórzmy nasze serca, przypomnijmy sobie pozostałe, wcześniejsze rozdziały. Oto w pierwszych trzech rozdziałach Noemi pogrążona najpierw w smutku, potem pomaga Rut. Teraz będzie wielki finał tego w historii Noemi. Rut najpierw wybiera męża, wybiera bycie z teściową, szuka, odkrywa, przybliża się do Booza. Booz widział Rut, pokochał Rut, a teraz czwarty rozdział, finał tej historii, która, jak mówiłem we wprowadzeniu, nie wydarzyła się kiedyś, ale wydarza się na nowo, w każdym czasie, w każdym miejscu. Jest historią każdego z nas. Tak ją czytają Żydzi w święto Pięćdziesiątnicy. Zachęcam, by komentować pod filmem ten tekst, by też dawać pytania, które może rodzą się w lekturze, ale do tego, by przede wszystkim czytając o Rut, myśleć o sobie, o swoich wydarzeniach, o swojej historii życia, czytając o Boozu, widzieć w nim Goela, Odkupiciela, Obrońcę, ratującego mnie, Chrystusa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Księga Rut, rozdział czwarty. Booz tymczasem wszedł do bramy miasta i usiadł tam. A oto przechodził krewny, o którym mówił Booz. Zawołał Booz: podejdź, człowieku, i usiądź tutaj. Tamten podszedł i usiadł. Wtedy Booz wziął 10 mężów ze starszych miasta, powiedział do nich: usiądźcie tu. Oni usiedli. Przemówił do tamtego krewnego: pole, które należało do naszego krewnego Elimeleka, sprzedaje Noemi, która wróciła z ziemi Moabu. Uważałem, że należy cię o tym powiadomić i powiedzieć ci wobec tych, którzy tutaj siedzą, i wobec starszyzny mojego narodu. Jeśli chcesz nabyć to pole jako krewny, kupuj. A jeśli nie chcesz, daj mi znać, bym wiedział, gdyż nie ma nikogo przed tobą, kto by je mógł wykupić jako krewny, ja bowiem idę po tobie. Odpowiedział ów krewny: ja wykupię. Tutaj Booz stosuje pewien ciąg myślenia specyficzny. Najpierw mówi, że jest okazja. Jest okazja, bo jest pole. Można zarobić, pole stoi, możesz sobie je, bo ty najbliższy krewny masz prawo pierwszy je kupić. To robi Booz w bramie. Brama miasta to jest trochę jak urząd miasta dzisiaj. Miejsce, gdzie odbywają się spotkania rady miasta, burmistrza, decyzje i tak dalej. Takie serce miasta. Booz zna przepisy. Zachowuje prawo, prawo lewiratu, jak już wspominałem wcześniej, czyli prawo, w którym to Booz nie jest tym pierwszym, tylko ten właśnie rozmówca jest pierwszym, który ma prawo wykupić nie tylko historię Noemi i Rut, ale też dać dziecko jej zmarłemu mężowi. I o tym właśnie teraz powie Booz ucieszonemu krewnemu, który właśnie myśli, że zdobędzie piękne, wspaniałe, cenne pole. W dniu, kiedy wykupisz pole z rąk Noemi, weźmiesz również i Rut Moabitkę, żonę zmarłego, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie. Krewny ów odpowiedział: nie mogę skorzystać z prawa wykupu, nie ponosząc szkody na swoim majątku. Ty wypełnij to moje prawo krewnego, bo ja nie mogę go wypełnić. A taki był dawniej zwyczaj w Izraelu co do prawa wykupu i co do zmiany. Aby zatwierdzić całą sprawę, zdejmował człowiek swój sandał i dawał drugiej stronie. Taki był sposób zaświadczania w Izraelu. Powiedział ów krewny do Booza: nabądź dla siebie moje prawo wykupu. I zdjął swój sandał. W
Wtedy powiedział Boaz do starszyzny i do całego ludu: Świadkami jesteście, że nabyłem z rąk Noemi to wszystko, co należało do Elimeleka i wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. A także nabyłem dla siebie za żonę Rut Moabitkę, żonę Machlona, aby utrwalić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci ani wśród jego współmieszkańców. Wy dzisiaj jesteście dla mnie świadkami tej sprawy. Cały lud zebrany w bramie zawołał: Jesteśmy świadkami. Tyle na razie, ponieważ tutaj ważne poszły słowa. Po pierwsze, to z tym sandałem historia ważna, dlatego że rzucić na ziemię swój sandał, to znaczy wziąć ziemię w posiadanie, prawo własności przez sandały. Sandały są symbolem godności, tak? Ktoś, kto jest niewolnikiem, chodzi boso. Pamiętacie, dajcie mu sandały na nogi w księdze w Ewangelii Łukasza, historia syna marnotrawnego, który właśnie stracił wszystkie prawa, a dostaje sandał. To jest symbol jakiejś pozycji społecznej. Ten sandał. Jeśli zdejmuję sandał, to znaczy, że już niczym nie będę rzucał. Nie postawię swojej nogi na tej ziemi. Bo jeśli postawiłbym nogę na tej ziemi w sandale, to znaczy z władzą, to przyjmuję tą ziemię. Jeśli stawiam nogę bez sandałów, to jestem nikim. Tak naprawdę wszyscy tak robią, to nie jest nic wyjątkowego. Więc to prawo wykupu w ten sposób ono działa w Izraelu. Wypełnij prawo krewnego. Patrzcie, jak szybko ten krewny. Najpierw mówi, ja wykupię w czwartym, a w szóstym nie mogę skorzystać z prawa wykupu. Dlaczego? Bo jemu to się po prostu nie opłaca. Dlatego, że kiedy by to zrobił, to to będzie musiał dać dziecko Noe Rut, będzie musiał je sponsorować, opłacać, finansować, ale to będzie dziecko Machlona, a nie jego. Czyli on nie będzie miał z tego nic dla swojego biznesu, dla swojej historii. Co też ważne tutaj, aby utrwalić jego imię na jego dziedzictwie, weźmiesz Rut, żonę zmarłego. By utrwalić jego imię. To jest cały czas, to się pojawia w historii biblijnej. Niech trwa pamięć o jego imieniu. Największym przekleństwem jest stracić imię. Największym przekleństwem jest zniknąć z powierzchni ziemi. Kiedy Machlon, mąż Rut, umiera bez potomstwa, to jego imię jest zagrożone. Bo nikt nie powie, to jest syn Machlona. Nie będzie nikogo, kto by nosił to imię. Dopiero tym przeciwieństwem tego przekleństwa będzie błogosławieństwo dziecka, kiedy Rut urodzi dziecko Machlonowi, zmarłemu, to powiedzą, to jest syn Machlona. Jakby wtedy będzie wpisany w tą historię. Jakby dzięki temu jego imię nie przepadnie, tak? Czytajmy dalej. Może jeszcze chwilę. To znaczy, ta przeszkoda tego bliższego krewnego, który miał prawo wykupu, dla Booza była trudnością, ale pokonał ją, nic nie kombinując tak naprawdę. On uświadomił, z czym to się łączy. Nie myśl, że tylko będziesz miał sukcesy, że tylko pole dostaniesz. Nie, jeszcze masz prawa, przepisy, obowiązki wobec Rut. I on to powiedział z troski o Rut. Że tak jak powiedział tej nocy, że jeśli ten ci tam się zgodzi, to niech będzie dobrze, a jeśli nie, to ja to zrobię. Nie tylko dobra materialne, nie tylko nieruchomość, ale także będziesz musiał poślubić Rut. A te dobra, które ty dostaniesz w tym swoim spadku, będziesz musiał przekazać jako dziedzictwo dla potomka Rut, a nie dla ciebie. I gdy on się zrzeka, to Booz zgadza się, by poślubić Rut. Booz bierze odpowiedzialność za Noemi i za Rut zgodnie z prawem, które obowiązywało, prawem rewiratu, prawem obowiązującym w Izraelu wobec wdów, wobec własności.
ale też i objawia to wsparcie, jakim cieszyć się mogli członkowie Izraela. Jeśli jeden z nich popadł w kłopoty finansowe, zamożniejszy krewny miał spieszyć mu z pomocą. Kłopoty ma Noemi, jej kuzyn, jej krewny czy krewny Elimeleka przychodzi z pomocą. A więc w ten sposób to oddanie i wierność, jakie w pierwszym rozdziale nam cechują Rut, zostają nagrodzone. Co więcej, usłyszymy zaraz piękne słowa o tym, jak ona zostaje jakoś oficjalnie przyjęta do wspólnoty Izraela. Posłuchajcie. Starsi dodali: niech Pan uczyni kobietę, która wejdzie do Twojego domu, podobną do Racheli i Lei, które to dwie niewiasty zbudowały dom Izraela. Stań się możnym w Efrata, zdobądź sobie imię w Betlejem. Niech stanie się dom Twój przez potomstwo, które da Ci Pan z tej młodej kobiety, jak dom Pereza, którego Tamar urodziła Judzie. Boaz poślubił więc Rut i stała się jego żoną. Gdy zbliżył się do niej, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. Kobiety mówiły do Noemi: niech będzie błogosławiony Pan, który nie pozwolił, by dzisiaj zabrakło ci powinowatego z prawem wykupu. Imię jego będzie wspomniane w Izraelu. On będzie dla ciebie pociechą. On będzie utrzymywał cię w twojej starości. Zrodziła go dla ciebie twoja synowa, która cię kocha, która dla ciebie jest warta więcej niż 7 synów. Wzięła Noemi dziecko, położyła je na swoim łonie, ona też je wychowywała. Sąsiadki nadały mu imię. Mówiły: narodził się syn dla Noemi. Nadały mu imię Obed. On to jest ojcem Jessego, ojca Dawida. A oto potomkowie Peresa. Perez był ojcem Hezrona, Hezron był ojcem Rama, Ram był ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nachszona, Nachszon ojcem Szalmona, Szalmon ojcem Booza, Booz ojcem Obeda, Obed był ojcem Jessego, a Jesse był ojcem Dawida. Tak się kończy księga Rut pięknym błogosławieństwem. Nie tylko zostaje przyjęta do wspólnoty Izraela. Rut staje w szeregu wielkich matek. U nich ta kobieta stanie się podobna do Racheli i Lei, które to dwie zbudowały dom Izraela. A więc ta Moabitka zostaje włączona w poczet tych wielkich kobiet Izraela. Z niej ma się urodzić Obed. W ten sposób Noemi doznaje największego pocieszenia. To jej życie, które było doświadczone przez utratę sobie najbliższych, najcenniejszych ludzi, męża, synów, na nowo zyskuje tą słodycz. Rut staje się kobietą spełnioną, szczęśliwą, matką, a także Rut wchodzi w historię Izraela przez prawo Lewiratu. Nie szukała jakichś pokrętnych dróg, by znaleźć swoje życiowe spełnienie. Była cudzoziemką, była osobą obcą, ale poddała się Bożemu prawu. Dlatego też jej syn staje się też tym nowym synem, którego otrzymuje Noemi. Natomiast cała ta historia ma trochę jakby taką szerszą perspektywę, bo Boaz, bo jego syn Obed, są takimi ogniskami niezwykle ważnymi dla króla Dawida. Obed jest dziadkiem Dawida. Pamiętacie, że to właśnie w Moabie Dawid szukał schronienia dla swej rodziny, podczas kiedy Saul ich prześladował. Pierwsza księga Samuela 22:3. Rzeczywistość, w której Pan Bóg potrafi działać niezwykłe znaki. Dla obu kobiet tym znakiem stał się Booz. Wierność i oddanie Rut
były przestrzenią, której rodzi się nowe życie dla Booza, dla Noemi, a tak naprawdę dla całego narodu, bo z tej historii Obeda pojawi się król Dawid. Ta królewska linia Chrystusa, pamiętacie początek Ewangelii Mateusza, rodowód Jezusa według Ewangelii Mateusza, on tam pojawiają się cztery kobiety. Juda był ojcem Faresa i Zary, matką była Tamar, potem matką była Rahab, matką Booza, a Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. I Jezus zostaje wpisany w ludzkie losy dzięki Noemi, dzięki Rut, dzięki Boazowi. Bóg działa w życiu człowieka, działa w naszym życiu. Cała historia zmierza do Chrystusa. To On przyjmuje te różne sytuacje, w której znajduje się człowiek i staje się członkiem naszej rodziny. On jest jak właśnie król Dawid. On jest jak tenże Booz, ten, który przyjął, który spełnił Boże prawo, ale nie w takim minimum, ale no, zupełnie przejmuje to Boże prawo, przyjmuje, zgadza się na to Boże prawo w taki sposób no, dużo bogatszy, dużo głębszy. Co ta historia ma nam powiedzieć? Myślę, że pokazuje wielką siłę Pana Boga, który potrafi prowadzić ludzkie życie, potrafi prowadzić historię tak poskomplikowaną, by się wydawało, ludzkie wybory, które czasem błądzą, w których czasem człowiek odchodzi. Ale myślę, że w tej historii takiej prostej, króciutkiej, zobaczcie, Booz zobaczył, pokochał i poślubił Rut. Rut podejmuje konkretne wybory, poszukuje i otrzymuje to, za czym tęskniła. Noemi w smutku pogrążona pomaga, wspiera Rut i jakby postawą, figurą Rut raduje się z Obeda, jej spełnienie jest w jej wnuczku. A więc ta krótka historia pokazuje, na czym polega zbawienie. Na czym polega nasze zbawienie. Bez Boga jesteśmy puści. Bez Boga umieramy. Bez Boga stajemy się jak gorycz, a nie jest słodycz. To jest niezwykła historia, w której możemy zobaczyć siebie. To ja jestem Rut. To ja jestem tym, który zdany jest na Goela. Bóg staje się moim najbliższym krewnym. Bóg staje w mojej obronie. Jest mi krewnym, czyli tym, który ma taką krew jak ja. To jest historia o tym, jak bardzo Bóg angażuje się swoją łaską, swoją opatrznością w moją historię, by mnie uratować. Warto tak patrzeć na historię Rut, jako na swoją historię, historię każdego z nas. To nie kiedyś się wydarzyło, tylko dzisiaj. Co dla ciebie znaczy ta historia? To narodzenie dziecka, ta przemiana smutku w radość. Czego tej historii nie rozumiesz? Co takiego budzi twój niepokój, twoje niezrozumienie? Czemu tą księgę czytają Żydzi co roku w święto Pięćdziesiątnicy? O czym ma im przypominać? Jaka jest rola prawa w tej historii? Jaka jest rola Boga, który tutaj się zupełnie nie pojawia? Prawda? Dziękuję Wam za wspólną lekturę. Życzę Wam dobrego przeżywania całego tygodnia biblijnego i odkrywania kolejnych pięknych ksiąg Pisma Świętego. Zapamiętajcie Rut. Rut to znaczy przyjaciółka. Myślę, że dlatego, że taka bardzo podobna do każdego z nas. Jeśli
zaufamy Bogu, nawet jeśli wiele o Nim nie wiemy, jeśli jakoś Go bardzo nie rozumiemy. Chrystus staje się naszym Goelem. Niech będzie za to uwielbiony teraz i na wieki wieków. Amen.